Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Święty Jan używa tego sformułowania święto żydowskie troszeczkę ironicznie, bo w Starym Testamencie mowa jest o święcie Paschy, które jest świętem Pana, świętem Boga. Tymczasem Jan mówi święto żydowskie. To jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że święto jest dla Pana, a my jesteśmy tymi, którzy świętują ze względu na Pana. Kiedy uczynimy święta na swoją cześć i ku swojej chwale, to zniszczymy ich wewnętrzny sens. Po prostu zniszczymy naszą relację z Bogiem. Cokolwiek więc robimy, niech będzie Pana, a nie nasze. Żeby wszystko w naszym życiu było Boże. Im mniej naszego, tym więcej Bożego. Im więcej Bożego, tym piękniejsze nasze życie. Do zobaczenia jutro.